Witam Was w nowym roku, pierwszy odcinek w 2024, także standardowo siemanko. Zebrałem 10 pozycji plus jedną bonusową, o której chyba powiem w pierwszej kolejności. To, co trafi do mnie do kubki, albo wręcz sterty wstydu gier. Także kupuję kolejne gry, których i tak nie jestem w stanie przejść. Ale cóż, taka już natura. Słuchajcie, powiem Wam o pierwszym przypadku, bo trochę się pobrechtamy. Słuchajcie, zamówiłem sobie grę, zaraz powiem Wam jaką. I co się okazało? Przyszła do mnie paczka, otwieram ją. Teraz, tak jak teraz, wysuwam grę. I słuchajcie, taki error w bani dostałem. Tak mnie wyjebało na lewą stronę, że nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Słuchajcie, dostaję Pro Evolution Soccer na Playa 2 w niemieckiej wersji językowej. Spechtelung. Do tego płyta jest jeszcze porysowana, jak sam skurwysyn, że to nie działa. I tak stoję, patrzę się na tą przesyłkę, mówię, co jest kurwa grane. Mówię, albo ktoś sobie ze mnie zrobił jaja, mówię, jakiś widz mi wysłał, który miał adres do mnie, który ktoś mi wcześniej coś wysyłał. Mówię, zrobi sobie na nowy rok jaja po prostu ze mnie. Ale tak siedzę, kminie, mówię, no kurde, no nie, no mówię, no, patrzę na przesyłkę, patrzę na numer, zacząłem szukać po wszystkich przesyłkach, które do mnie docierają. I okazało się, że w tej przesyłce powinny przyjść do mnie żółwie ninja na Playa 5, ta kolekcja, gdzie mamy tę całą kolekcję żółwi ninja, bo chciałem sobie to skompletować, a przychodzi mi takie gówno. No i sprawdzam sprzedawcę, bo zamówienie było na Amazonie, więc tylko, że sprzedającym nie był Amazon, tylko jakiś sklep, tak? Ale sklep miał 9000 komentarzy, miał 98 pozytywnych. No i mówię, no nie wiem, co się dzieje, tak? Ale na szczęście oni to puścili nierejestrowaną przesyłką. Napisałem, że nie dostałem swojego towaru i ostatecznie zakończyło się to wszystko happy endem. Czyli no nie do końca, bo za 50 zł mogłem kupić sobie żółwie ninja, a przyszło mi to dziadostwo. Więc żółwie ninja nie ma, ale pieniądze do mnie wróciły na konto, więc jakby happy end jest. Poza tym, że mam to, nie wiem. Gówno jebane. Dobra, słuchajcie. Wiecie, że ja nienawidzę FIFA, nienawidzę Pro Evolutionów i nienawidzę jeszcze niemieckich wersji. Także mamy w pierwszym roku rzuconą pierwszą FIFą. Amunicja cygana, słuchajcie, i lecimy z prawdziwymi perełkami, które trafiły do mnie w tym roku. Także ktoś kiedyś mówił, jakiś komentarz napisał, że u mnie jest nudno jak na lekcjach w gimbazjum na matematyce. Także Naprawdę, no słuchaj. No. Jak śmieli? Kamerzysta jest oburzony. No jestem oburzony. Pije wino z pełnym skrzywieniem twarzy. Bo wytrawne. Pierwszy tytuł, jedyny dzisiaj, ale myślę, że w tym roku będzie się dużo bardziej pojawiało pozycji na tego małego pstryczka. Liczę, że jeżeli kupię faktycznie, bo już zapowiedzieli z tego, co wiem, Switcha 2 i kupię tego Switcha 2 lub moja żona mi kupi. Na raty oczywiście, prawie nie. To wtedy może ta kolekcja ze Switcha zacznie jeszcze bardziej rosnąć, jeżeli będę miał Switcha takiego nie lighta, tylko podłączonego pod monitor. Słuchajcie, nie przedłużając, my friend Pedro. Mój przyjaciel Banan Pedro, czyli bardzo fajny Banan 2 Gnaty. Ja tą grę już przeszedłem na Playaku 5, ona była dodawana do abonamentu PlayStation, tego chyba środkowego, i można było sobie ograć, chociaż w pudełku, nie wiem czy to wyszło chyba na Playaka, ale chyba jest w pudełku, chyba jakiś tam limited to wydawał. Pozycja od Devolverów, których ja uwielbiam. Grę przeszedłem, bardzo fajna, to jest taki typowy, bez mózgi, taka strzelałka, biegniemy z strony lewej do prawej i strzelamy do przeciwników, do tego też tam dochodzą takie jakieś dziwne, bardzo różne akrobacje. Mamy też jakieś sceny na motorach, pościgowe. No i tytuł ogólnie jest taki lajtowy, także lajtowy i nastawiony na jak największą liczbę punktów po przejściu jakby poziomu. Odmurzający, taki mocno hardkorowo śmiechowy tytuł. Jeżeli ktoś lubi takie pozycje, to naprawdę polecam. Także była za chyba 59 zł wyprzedaż, bo tam teraz na Allegro chyba i w jakimś tam sklepie czy na Onecie była taka dosyć solidna wyprzedaż gier, można było sobie te takie pewne pozycje dokupić. Ja akurat nie miałem z tych pozycji, bo kupiłem w droższych cenach, to akurat to mnie interesowało. I chyba jedna jeszcze pozycja, którą kupiłem, ale to będzie za chwilę pokazana. Więc my friends Pedro, mój przyjaciel Banan. Słuchajcie, bardzo fajny zakup na Playaka 4. E,
jedna część z serii Yomavari, o ile dobrze to wymawiam. Wcześniejszą część, gdzie na okładce była tylko jedna dziewczynka, kupiłem kiedyś, dostałem cynka od jednego użytkownika z grupy na Facebooku, że jest wyprzedawany, chyba to był komputronik bodajże, sprzedawał za 100 zł nową folię, więc to była mega dobra cena, jak za nówkę, a tutaj kupiłem stówkę za używkę, co też jest dobrą ceną, bo nówka kosztuje około 200 zł, jak sprawdzałem na Allegro. Na razie te gry co można śmiało kupić, nie są w jakichś zaporowych cenach, ale to jest taka inwestycja na przyszłość, zagrać też na pewno będę w to chciał, zobaczyć chociaż jedną część to mi podleci. A to jest gierka, gdzie mamy dwie dziewczynki, gubią się gdzieś w górach na jakiejś wycieczce, nie potrafią się znaleźć, rozdzielają się, są w jakimś miasteczku, które w nocy się zmienia na takie demoniczne, także dwie psiapsi się gubią i potwory próbują je zeżreć. Coś w tym stylu, gierka z rzutu takiego właśnie izometrycznego z góry, horrorowa, używka za stówkę, myślę, że to jest całkiem dobry deal. Mam już dwie części, więc jestem mocno zadowolony co do tego tytułu. Oczywiście pikseloza w moim stylu, tak jak ja lubię te wszystkie oprawy graficzne w stylu właśnie pikselowym. Przekonacie się, pokazuję, jak wam pokażę kolejny tytuł, który też jest pełną pikselozą, ale taką jak uwielbiam. To jest zakup z Allegro od Martina. Link w opisie wam dam do jego sklepu Allegro, jakby ktoś tam był zainteresowany, bo ma dużo limited runów i takich gierek raczej rzadziej dostępnych, sprowadzanych też czasami na zamówienie. A to jest tytuł, który był wydawany chyba przez Red Art też, ale nie przez nich robiony. Taka dosyć krwawa, bardzo pikselowa gierka w jednym tonie takim klimatycznym, takiego spalonego słońcem dzikiego zachodu. Jest to oczywiście rogali, gdzie biegamy kowbojem, strzelamy do innych wieśniaków, którzy próbują nadzieć nas na widły. I jest to tytuł, no tak jak mówię, no mocno arcade'owy, taki nastawiony na to, na ciągłe jakby pokonywanie tych samych etapów, bo po prostu przegrywamy, cały progres nam się restartuje, tak jak w rogalikach. Poza tym jakimiś tam punktami, które ewentualnie sobie, o które sobie ulepszamy tą postać i za każdym runem, każdym przejściem gry od samego początku nasza postać jest coraz bardziej jakby podkręcona, ulepszona. Ja uwielbiam taki system rozgrywki, jest to dla mnie naprawdę relaksujące, dlatego sobie ten tytuł kupiłem i na bank będę go ogrywał, bo od dawna już był na mojej liście, chciałem w to zagrać. Cold Canyon, w mojej ocenie fajna gierka, cenowo nie pamiętam. Zobaczcie sobie na Allegro, te gry to sobie możecie rzucić okiem, tam będą wszystkie ceny na Allegro, tak, u Martina w sklepie będzie link. I druga gra, która, bo kupiłem jakby dwa pakiety, dwie i dwie w odstępach czasu, to zamówiłem sobie po gorących zapewnieniach jednego z grupy właśnie na Facebooku, link też do grupy będzie, zapraszam jak ktoś chce dodać, bo tam też inni gracze pokazują swoje gry, które kupują, naprawdę można popatrzeć i się też jakby zainspirować, co można fajnego kupić. Gierka w grafice starych nintendziaków. Will you try again? Czy tam Pegasusów, jak ktoś, to ja miałem konsolę Stargu od Rusków, taką Terminatora chyba to się nazywało, taki totalna podruba już w ogóle Nintendo. I tu mamy właśnie taki styl graficzny, mamy trzech bohaterów, z tego co gdzieś tam oglądałem sobie gameplaye. I tak samo tutaj rozwijamy za każdym razem naszych bohaterów, po prostu jakieś tam punkty dodajemy, rozwijamy. Nie wiem, czy są jakieś elementy Metroidvanii, ale to jest taki chyba troszkę platformer, taka gierka akcji, bo szczerze mówiąc będę dopiero w to grał. Gra jest oczywiście już odfoliowana, bo już chciałem ją odpalać. Grę oczywiście można było kupić w limited runie, więc nie jest to tania rzecz. A wygląda tak, jest przede wszystkim jest książeczka, słuchajcie, przede wszystkim jest manual. Jest on jako tako siaki, ale jest, tak? Jakieś tam podstawy sterowania, coś tutaj jest jakby opisane o historii samej gry. W tytuł będę grał, może nawet na live'ach, więc ten tytuł będzie ogrywany. Limited Run 445, w sensie wydanie gry, a nie numerowane, bo nie wiem, czy ona była numerowana, ta gra. To jest dla mnie po prostu, ja uwielbiam te gierki stylizowane właśnie na gry z Pegasusa i dlatego też to kupiłem, będę ogrywał.
Uwielbiam. Poza tym w ogóle w tym roku chyba wydaje mi się, że dużo będzie trafiało do mnie do kolekcji gier takich nie AAA, a raczej nastawię się właśnie na kupowanie pikselaków i takich tytułów dużo mniejszych, dużo mniej popularnych, które gdzieś tam rzadko można dorwać po prostu. Już kilka też to do mnie tak idzie. No ale idąc tym tropem, kolejny Limited Run, czyli na bogato w tym roku, słuchajcie, 446 Limited Run, a mianowicie jest to Contra Anniversary Collection. Też Pegasus się kłania, także dziecko Pegasusa wychowane sobie teraz kupuje gierki z Pegasusa za gruby hajs. Tutaj już mam folię, jeszcze jej nie otwierałem, ale nie ma tego paska, widzicie. Nie ma w ogóle paska, że to jest oryginalny. A jest oryginalny, bo tak też się zdarza. I słuchajcie, kontra tutaj mamy akurat, wiecie co, z 10 chyba pozycji. 10 różnych kontr, chyba od Pegasusa po inne też systemy. Nie wgłębiałem się, bo na pewno też będę chciał teraz kupić nową kontrę, która wychodzi. To jest ta kontra, która jest remake'iem chyba pierwszej w ogóle części. Tam dodatkowo chyba jakąś postać dodali, jakiegoś robota i też na pewno będę chciał zapolować. Nie jest jakaś zaporowa cena, a takie kompilacje ja uwielbiam, gdzieś jest kilka gier na jednej płycie. Ja nie kupuję też wszystkiego z Limited Run'a, bo by mi na jedzenie nie starczyło, na czynsz, na kredyt, chyba na nic, jakbym chciał kupować każdą pozycję z Limited Run'a. Też nie każda mi leży, ale są takie pozycje, które muszę mieć w kolekcji. To jest jedna z takich pozycji właśnie, które bardzo chciałem, czyli kolekcja Contr. Jestem bardzo zadowolony, bo to jest naprawdę fajna zdobycz. O, mniejsza gierka, niedroga gierka. Zapłaciłem za nią 30 zł, od dłuższego czasu się czaiłem. To jest chyba zakup z Vinted, z tego co pamiętam. Tam na Vinted ta gra się bardzo często pojawia w takich granicach 40-50 zł plus koszt wysyłki. Ja trafiłem na 30, więc się skusiłem, bo też zauważyłem, że jest w bardzo dobrym stanie. Only on PlayStation, czyli to jest nadal ekskluzyw konsoli Sony. Chyba na PC-ta nie wyszła ta, z tego co się orientuję, nie wyszła to na PC-ta. Platformówka o takim jakby dziwnym trollu, który składa się z elementów. W pierwszą część grałem, szczerze powiem, nie podobała mi się, ale recenzenci też jakby określali, że dwójka się poprawiła, dwójka była lepsza, przyjemniejsza. Dodany był ten właśnie tryb kooperacji, że możemy w dwoje grać, aczkolwiek co do pierwszej części słyszałem też dużo pochlebnych opinii, bo rozmawialiśmy na ten temat i ludzie mówili, że tam ich dzieci, czy tam żona, czy ktoś tam grali w to i się bawili świetnie, są zachwyceni pierwszą częścią knaka, a tak jak mówię, mi ta gra nie przypadła, miałem do niej dużo do zarzutów. Tam spróbuję zagrać, zobaczymy, czy faktycznie będzie mnie tak odrzucić jak jedynka, ale mam już dwie części właśnie tej gierki o tym właśnie takim dziwnym stworze, który składa się z jakichś trójkątów, kółek, kwadratów, rośnie jak zbieramy te elementy i walczy z jakimiś takimi ogrami, trollami, coś w tym klimacie, typowy platformer. Dobra, gierka, którą sobie pozwoliłem kupić, bo trafiłem dosyć tanio na Playa 5. Człowiek Pająk 2. Słuchajcie, kupiłem ją za 150 zł z tego względu, że jest to aktualnie najniższa cena na dzień dzisiejszy, jak to nagrywam, za którą można gdzieś tam ją nabyć, bo przeważnie wołają dalej za nią za 200 zł, czasami więcej, czasami 180. Ona systematycznie wchodzi z dół z ceną, ponieważ kopii się sprzedało masa, ludzie zaczynają przechodzić te gry i trafiałem na rynek wtórny, więc ja też jak najszybciej sobie ten tytuł przejdę, ogram. W najgorszym wypadku sprzedam za tą samą pieniądze, które kupiłem po prostu i odzyskam, a grę sobie jakby ukończę, a samą płytę zgrom nabędę, jak będzie kosztowała 50 zł za rok czy dwa, bo wtedy tyle będzie kosztowała. Zresztą wystarczy zobaczyć, za ile jest sprzedawany Spider-Man. Ta pierwsza część, ten dodatek, ten samodzielny Miles Morales. W tej części akurat mamy dwóch Spider-Manów, mamy na zmianę, gramy Milesem Moralesem i właśnie tutaj Spider-Manem, Peterem Parkerem. Fabuły nie znam, zacząłem grać początek, to jest typowy popcorniak, słuchajcie, to jest gra, która ma nas bawić jeden raz, bo to jest tak jak oglądanie jakiegoś filmu superbohaterskiego. Ja akurat jestem fanem, oglądam te wszystkie filmy superbohaterskie, mimo że one teraz ostatnio szorują po podłodze, są totalnym chłamem. To jeszcze te czasy pierwszego Ironmana, czy tam dalej trzymający poziom Strażników Galaktyki, ja uwielbiam właśnie. Wychowałem się na komiksach Spidermana, Supermana, Batmana, więc to jest takie dla mnie też nostalgiczne. A gra naprawdę jest fajna, jeżeli chodzi o dostarczanie takiej płytkiej, prostej rozgrywki. To jest naprawdę i fajnej fabuły trzymającej w napięciu.
to naprawdę daje radę, także w taki tytuł warto zainwestować, żeby sobie go przejść, świetnie się bawić i potem odsprzedać, ale dokupić w późniejszym etapie, więc w najbliższych dniach akurat będę ogrywał Spidermana 2. Jako tako na razie mi się podoba, ale wiadomo, że to jest dosyć prosta gra. Jak się grało we wcześniej w jakieś takie dosyć ciężkie gry, tak jak teraz gram w Monskara, czy tam inne takie właśnie Metroidvanie dosyć ciężkie, z ciężkimi walkami, z bossami, gdzie każdy naciśnięcie guzika, każdy błąd powoduje nasz zgon, a tutaj możemy z pełną petardą, jakby nie patrzeć, wyrypać się tym Spidermanem o asfalt, on się nie rozplaszczy, on po prostu się zatrzyma, jakby się nic nie stało, podskakujemy, lecimy dalej. Trochę to boli, że to jest tak uproszczone, ale no niestety, taki typ gry też ma swoich odbiorców, więc ja też nie mogę jakby narzekać. Dobra, kolejny tytuł, Minecos Nightmare. O dziewczynce, która trafia na wyspę, odkrywa tajemnicę tej wyspy i przy okazji handluje w nocy jakimś szemranym towarem, który gdzieś tam wyklamociła skądś. Tak pokrótce mogę powiedzieć, na gameplayach widziałem, że tam w ogóle jakieś kotki ratuje, a jak ratuje kotki, to ganiają za nią jakieś goście w garniturach szemrani. Także nie mam pojęcia, co z tytułem, ale ogólnie wydał mi się dosyć ciekawy do grania. Czasami lubię też takie dziwne tytuły zagrać, właśnie z takim dziwnym stylem rysunkowym, graficznym, z dziwnym klimatem, gdzie się coś tam sprzedaje, handluje. Więc zobaczymy. Oceny ma średnie, bo to nie jest jakiś tam wybitny tytuł, ale postanowiłem sobie go kupić. Nie wiem, szczerze mówiąc, tak, co mnie tknęło na ten tytuł, ale ja czasami nie mam jakichś racjonalnych wytłumaczeń, dlaczego tą grę kupuję szybciej niż tamtą, po prostu mi się ta podoba, zobaczę gameplay, widzę ten gameplay i mówię, no dobra, biorę to. Także tak było akurat z tym tytułem, który tutaj kupiłem. I teraz chyba dostaną jeszcze dwie gry na Playaka 5, które wam pokażę. Gra, na którą się od dłuższego czasu czaiłem, żeby ją kupić, słuchajcie, no i trochę w topę zrobiłem, bo odbierałem to w sklepie. To ona też była w promocji właśnie w Media Expercie. W Media Expercie ją odbierałem jako nową folię, już ją otworzyłem, żeby zobaczyć, czy płyta jest cała. Już mówię dlaczego. Kiedy odbierałem ją ze sklepu, nie zauważyłem, że ma wgniecenie tutaj w tylniej okładce, ona była nowa, więc tutaj ktoś po prostu czymś nacisnął, jakimś kartonem, no po prostu no, totalna amatorszczyzna, jeżeli chodzi ze strony sklepu, ale płyta jest cała, ja i tak zamierzałem w to grać, więc jakby nie boli mnie ten brak rozpakowania tej gry, ale boli mnie, że okładka jest rozdarta, więc może kiedyś kupię tą grę taniej, będzie za, nie wiem, 4 dychy, 2 dychy, to wtedy tą odsprzedam, a w tą sobie zagram, no bo trochę boli to taki, to brzydko wygląda strasznie, ale na szczęście płyta cała. Ale do rzeczy, o czym jest gra? Jest to Metroidvania, które ostatnio przeżywają po prostu, powiem wam, renesans, bo jest masa tytułów, które właśnie czerpie garściami z gatunku Metroidvania. To jest kolejny taki tytuł właśnie, gdzie gramy jakimś takim robotem, do końca nie wiedziemy, czy to jest sam kostium, czy w środku jest człowiek, czy to jest sam robot. Rozbijamy się na jakiejś planecie, odkrywamy tą planetę i ją eksplorujemy, tam pomagamy ludziom. No klasyka rocka, jeżeli chodzi o Metroidvania. Tutaj fajny zestaw, aha, bo kot jeszcze nie wykorzystany jest, to nie będę go, to jest snówka, pokazywał. Bo poza ulotką z kodem, z jakimś tam dodatkiem cyfrowym, mamy też całkiem fajną mapę. Chociaż to nie wolałbym nie oglądać tej mapy, bo wtedy sobie trochę spoilujemy, bo tą mapę powinniśmy sami odkryć. Z jednej strony mamy plakat, natomiast z drugiej strony mamy mapę jakby całej tej planety ze znacznikami, gdzie co jest. Tak, taki mały spoiler do gry, ja tego nie będę wykorzystywał oczywiście w żadnym wypadku, bo nie będę sobie psuł rozgrywki, tak? To chodzi, żeby w Metroidvaniach samemu odkryć tą mapę, wszystkie jakieś tajne przejścia, znajdźki, a nie żebym ja sobie patrzał na mapę i sobie szedł tam, gdzie akurat mi gra pokazuje, tak? Także taki tytuł trafia. Dosyć ponoć, jeżeli chodzi o poziom trudności, jest wymagający, więc dla mnie już na plus. No i ostatni tytuł, też dosyć rzadki, też widziałem na zakupach na Facebooku, na grupie, ten właśnie nikt nie wrzucał tego, że sobie to kupił. Only the extraordinary have survived this wasteland. We will do anything to find sanctuary. Gra kosztowała 50 zł, nowa w folii na Playa 5. Oczywiście styl graficzny typowo pikselowy, zombiaczki, apokalipsa i próbujemy się przedrzeć do strefy bezpiecznej jakiegoś tam miasta, chyba Edenu, czy jakoś tak to nazywają. I jest to też rogalik, gdzie za każdym razem giniemy, mamy jakieś tam swoje postacie, które mają różne zdolności i naparzamy właśnie w takim, walka jest w stylu turowym, tak jak Final Fantasy Tactics, gdzie poruszamy się po kwadracikach, mamy punkty ruchu, mamy punkty akcji i
i próbujemy właśnie się przedrzeć, plus upgrade'owanie sobie naszego obozu, naszej, tam jakimś autobusem się poruszamy. Days of Doom. Ogólnie z tego, co czytałem o grze, tytuł ma problemy, jeżeli chodzi o nużenie trochę. W pewnym czasie rozgrywka potrafi nużyć, aczkolwiek ja mówię, też się nie sugeruję pewnymi ocenami z internetu, bo pewne gry, które czytałem, że mogą nużyć, mi się podobały. Także to jest kwestia naszego podejścia, czy pewne mechaniki, monotonia nam odpowiadają, czy nie, czy grind. Na przykład jedni lubią grindować, drudzy nie. Ja akurat jestem z tych, co lubią grindować, więc może być tutaj, że akurat rozgrywka mi będzie pasowała ten ciągły grind i ulepszanie, i od nowa granie w tą pozycję. Także tytuł bardzo fajny. Mi się skojarzył z taką gierkę Darkest Dungeon chyba, tam gdzie takim właśnie też się poruszamy po lochach. Ale tutaj mówię, tu są klimaty właśnie zombiacze i postapokaliptyczne. Słuchajcie, to jest zestaw gier, który jest, trafił do mnie w tym miesiącu. Myślę, że całkiem fajne zdobycze. Powiem wam tak, że kolejny odcinek też będzie niedługo i powiem wam, że naprawdę też mam kilka fajnych takich perełek, które mogą was zaskoczyć, bo udało mi się coś tam takiego fajnego wyhaczyć. Co ode mnie, to słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga. Jakiś komentarz, nawet z dupy, nawet z dupy, żeby był, żeby gdzieś tam te wyświetlenia rosły, bo u mnie jestem takim leniwym dziadem, że jak widzę, że coś leci, to leci, to mi się bardziej chce, sam się nakręcam, a jak po prostu sami wpadnę w jakiś marazm, to po prostu masakra, ale będę w tym roku walczył ze sobą, żeby tych materiałów było więcej, po prostu będę siadał przed kamerą i pierdzielił smuty, Agata do tego dopilnuje, także trzymajcie się, ciepluchno i do następnego odcinka.